Kochani, właśnie się wybieram na kolejne zakupy do kolejnych sklepów świątecznych. Będzie ich trochę, będzie ich sporo. Nawet powiem Wam, że teraz nie pamiętam ile, ale gdzieś tak chyba koło 4-5. Jakoś tak. Na pewno w tytule będziecie już widzieć tą liczbę. Więc co, zapraszam Was na zakupy i widzimy się już z razem Lowe's. Zobaczcie, jak piękny napis. Skrzynka świętego Mikołaja. Nie wierzę normalnie. Mega podświetlana. Mnóstwo ozdób. I do takich fajnych, takich wiecie, górskich troszeczkę, w górskim klimacie. Na przykład te ozdoby są śliczne. O rany, te dzwonki, jakie piękne. Śliczne te dzwoneczki. Tak samo ta drewniana choineczka też jest przepiękna. Kolejna jakaś ładna drewniana ozdóbka, która pewnie się świeci. Czekajcie, zaraz wam odpalę. No, zaraz wyrwę. Afroamerykański anioł. Gwiazda świecąca. O, to też jest śliczne. Piękne te reniferki są. O, to też fajne. Coś takiego podobnego wysyłaliście mi na Instastory, żebym zrobiła dekorację. Po jednej stronie był właśnie taki bałwan, a po drugiej stronie było Halloween. Patrzcie, jaki kościółek śliczny. O, świeci się w środku. Tutaj kolejny, tutaj fajna choineczka, też taka drewniana z materiału. Jelonki. O nie, ten jest przepiękny. Uwielbiam czerwone pick-upy. Tutaj mamy trzy choineczki. To też fajne, Cozy Christmas. To też by pasowało w góry. Przyczepa. Tu w niebieskich klimatach. O, jakieś fajne w takiej puszeczce. O, to jest super. Pasuje do domku w górach. Welcome. Ski rental. Ale mega. Tu mamy kolejne domeczki do postawienia. Choineczka świecąca. Kokardek, dużo ozdób, bombek. No i oczywiście zaraz tam pójdziemy, ale najpierw Wam pokażę, co lubię najbardziej, zimowe miasteczka, bo w Lowe's to są zawsze śliczne te zimowe miasteczka. No i tutaj mnóstwo dekoracji na zewnątrz, tak? Zobaczcie, skrzyneczka się otwiera z listem do świętego Mikołaja. Mnóstwo tego wszystkiego. Na pewno to cieszy oko. Niekoniecznie trzeba kupować, ale ja uwielbiam je nawet oglądać. Ale czady. Mega.
A już dawno w sumie nie widziałam takich podświetlanych lampek. Wszystko teraz, wiecie, było ostatnio z tymi laserami. Ale to kosa wygląda. Rany, jak się już nie mogę doczekać świąt. Cudownie. I tego dekorowania. Ale tu pachnie. Niby sztuczne choinki, ale takie są pachnące. Wiecie, oni tutaj rozbryzgują taki płyn specjalny. A to zobaczcie, się pięknie mieni. Polo, choineczka, nie wiem czy to widać, nie wiem gdzie to widać. Biała też jest, z szyszkami. A my w tym roku będziemy mieć choinkę prawdziwą. Chociaż się też zastanawiam, czy przypadkiem białej choinki kusi nie zabrać do niej do pokoju. No ale dużo jest. Dużo jest przepięknych choinek. Oczywiście mnóstwo jest tych ringów na drzwi. I też chyba ringi zabierzemy stąd. Bo my już chyba teraz będziemy święta zawsze spędzać w górach. O, jaka piękna choinka. Kocham święta. Jezu, dajcie łapkę w górę, kto też kocha tak święta jak ja. A, takie coś mam. A to zobaczcie, takie drewniane. Tego nie było w zeszłym roku. Ale ładnie się. Takie też były. Tyle w Gorzachów. Tutaj kolejny drewniany domek i dziadki do orzechów, mnóstwo dziadków do orzechów. A co tobie się, Mikołaju, stało? Telefon do świętego Mikołaja. Jaki fajny Mikołaj. A tu mamy jakiego fajnego. Czy on coś robi? Coś robi, ale gdzie mam... Everybody was Christmas shopping. Yeah. No shoppers dashed like lightning. In fact, it was a little bit frightening. Llama, llama, red pajama. Written by Anna Dutney. Llama, llama, red pajama. Reads story with his mama. Mama kisses baby's hair. Llama, llama goes downstairs. Llama, llama. I zobaczcie, jakie są piękne.
koszulę. Są też i takie. Też takie pozytywki, zobaczcie. Czekajcie. No, przed chwilą grała. Czemu teraz nie chcę grać? Choineczek opruszonych śniegiem. No i oczywiście mnóstwo rzeczy do świątecznych zimowych miasteczek, jak co roku. Tego jest od groma. Bo nawet drzewka swoje kupić. Jak Walmart. No i tutaj mamy całą alejkę świetnych dekoracji. Zobaczcie, jakie piękne reniferki, kokardy. I tutaj też mamy do właśnie wszystkich takich dekoracji. O, jest piwatka. Do tych takich najzwyklejszych, w różnych kolorach. Tutaj mamy dalszą część drewnianych dekoracji, pozłacanych już tym razem. O, są i szopki, i miasteczka śnieżne. Co tylko kto chce. No i tutaj macie takie właśnie, jak widać, tematyczne różne. Zobaczcie. O, to do Wikusi by pasowało. Albo taki piękny. Piękne te takie. Te bardzo ładne. Oczywiście mnóstwo choinek. Mnóstwo. Tu akurat mamy sztuczne, ale pewnie już niedługo będą prawdziwe też. Muchańce. Ładne mamy szopki. Zobaczcie. Piękne. Łańcuchy. Błyszczące, świecące. Tutaj mamy coś na choinki, na czubek choinki. Mamy gwiazdy. Tam mamy anioły i Mikołaje. I to jest fajne.
takie głowy. Akurat to jest głowa elfa. Głowa Mikołaja. Głowa sowy. O, super też. Taka sowa, mega. Już nie ma oka. Podoba mi się bardzo. Renifera. Bałwanka, czapki. Teraz specjalnie przyjechałam do Kolsa, bo tutaj też są zawsze śliczne rzeczy. I zobaczcie, jakie piękne renifery. Nie wiem, czy kojarzycie tą panią. Ona kiedyś w takim programie brała udział i teraz w ogóle napisała książkę i w ogóle tak jakoś tak fajnie jej to wszystko idzie. I jakie piękne są ozdoby. Wikuś, musisz to zobaczyć. Taka piękna ozdoba. Szampanik. Piękne, na białą choinkę, cudowne. Zobacz. Oh, I want that one for Christmas. Zobacz, jaki kotek śliczny, Wikuś. Tutaj już w czerwieni. No. Śliczne. Można zdjęcie. To jest bardzo takie modne właśnie w Stanach. Na przykład pierwsze święta, dziedziusia. O, jaka ładna tu jest choinka, zobacz, w takim klimacie naszym górskim. Jakie ładne serducho. A tutaj jest, zobacz, w stylu floryckim choineczka. No teraz. Widzisz, jak ten brokat się... Tak ci się podobają? No tutaj mamy właśnie z bajki, na której byliśmy. Zobacz, Wikuś. Pamiętasz tą dziewczynkę? I dojechałyśmy do Targetu, co? Zobacz, jakie ładne tu są zwierzątka. Można sobie zrobić afrykańską choinkę. A tutaj znowu do kwiatków, do orzechów. Te są śliczne. Są bardzo ładne, te jelonki. Pokaż, która ci się tak podoba. No piękny jest ten ptaszek. Tutaj mamy literki takie futrzane. Ptaszków dużo. O, tutaj takie jelonki białe. Jakie te są ładne reniferki. Piękne te reniferki. Widziałaś, Wikusiu? Nawet kulę można mieć. Taką rustykalną choinkę. Gdzieś, Wikuś? Zobacz. I można powiesić. Na przykład u ciebie, Wikuś, u ciebie w tym, w pokoju w górach. O! Nie? Taką byś mogła mieć choinkę. Zobacz, jaka fajna. No, fajna. Zobaczcie, taka drewniana. Z takimi drewnianymi ozdobami. Bardzo ładna ta choineczka jest. Wiktoria! Zobacz, jaka ta jest ładna. O, oh, that's so pretty! Piękna, co? Ten, co w zeszłym roku. No zobacz, Wikuś, jakie mermaid są. Zobacz, Niuniu. Jaka syrenka.
Widać, jakie lamy fajne. Mikuś, znaczy jakie lamy fajne. I te ptaszki. Słodziutkie. Co tam jeszcze mamy fajnego? Squishy! O. Okej, okay, jesteśmy teraz w Michaelsie i w Michaelsie jest też, słuchajcie, 50% wyprzedaży. I tak jak tutaj podoba mi się ta bawełna. Jest bardzo ładna, ale wolałabym, żeby były dłuższe. O, to jest też słodkie. Zobaczcie. A, no i prosiliście ostatnio o ceny. 4,99 minus 50%. Na przykład taka bawełna. Tutaj mamy misie, bawanki. No, na twoje Christmas tree by pasowało, Wikusiu. Ile tutaj jest też taśm. O, i patrzcie, wszystkie taśmy są 70% aż przecenione. Kurczę, super. A zobacz, jakie tu są ładne te. O, Wika. To super. That would be perfect for my Christmas tree. Albo takie, zobacz. Te też by bardzo pasowały. Come on, we gotta be... Ja wzięłam perły ci już, wiesz? I was just saying. Tylko to takie króciutkie. Piękne są te, nie, Wikuś? Te łańcuchy. No, cudowne są, zobaczcie. Te mi się strasznie podobają. Idę. Zobaczcie, jakie super. Wow, niezłe te sanie Mikołaja i wielkie dziadki do orzechów. O, tutaj też mamy dziadki do orzechów. Macie akurat po 10 dolarów. Tu mamy poduchy. Zobacz, Mikuś, tu jakie dziadki, mówię. Mikołaje, jakie śmieszne. Tu Mikołaj, zobacz. O, piękną znalazłaś. Oczywiście, jak zawsze w Michaelsie jest miasteczko też śnieżne, wystawione, tak jak było też w przypadku na Halloween, pewnie pamiętacie. Tutaj mamy miasteczko. Uwielbiam te miasteczka. Przepiękne są. O, zobaczcie, taki domek w górę. Pięknych bombek. Zaraz wam się postaram coś pokazać z bliska. Takie to możemy sobie zrobić z Wiką. Ale na przykład taki różowy jeep z choinką. Co tam, Wikuś, jeszcze fajnego jest? O, na przykład awokado. For you. Mama lubi awokado, co? How about picture? O. Krowy z choinką. O, to jest ładne. Jak fajny. Może tego łosia weźmiemy w góry, co? Nie. Przecież nie, my dużo łosi mamy. No, Margarita. A tu zobacz, jaki shake. Can that be perfect for Christmas tree? No, ketchup. Ketchup. O, kaseta. Banana. Banan jest, tak.
piggy. Piniada nawet jest. Piękne, co, Wikusiu? Yes.